Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Mamy 10 minut po godzinie 12 i ważna informacja dzisiaj po południu. Prezydent Andrzej Duda poleci do Mołdawii. Tam ma spotkać się z prezydentem Mołdawii. Stamtąd Andrzej Duda uda się do Bułgarii i do Rumunii. Jutro na spotkanie właśnie z prezydentami też tych państw. To wszystko oczywiście w ramach konsultacji przed szczytem NATO. Jeżeli chodzi o Mołdawię, to kilka dni temu prezydent Mołdawii Maja Sandu wezwała Rosję do wycofania wojsk z Naddniestrza. Mołdawia apelowała o to już od wielu lat, o wycofanie właśnie wojsk rosyjskich. Mołdawia też, jak pamiętamy, chce być członkiem Unii Europejskiej, podobnie jak Gruzja, i to jest kolejny ważny element. Oczywiście te państwa boją się, że podzielą teraz los Ukrainy. Kiedy mówimy o Gruzji, to w sposób szczególny, bo przecież cały czas są pokolenia Gruzinów, które doskonale to pamiętają, i pokolenia dzieci, które teraz są młodymi osobami, które musiały Gruzję opuścić też przez falę rosyjskiej agresji. A my, drodzy Państwo, już teraz łączymy się z okolicami Kijowa. Po drugiej stronie łączy czeka pan Siergiej Starosielski, przedsiębiorca, właśnie mieszkaniec okolic Kijowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło pana słyszeć. Proszę powiedzieć, panie Siergieju, jak wygląda obecnie sytuacja, jeżeli chodzi o te okolice Kijowa, i czy może udało się panu dotrzeć też do samego Kijowa, bo wspominał pan w korespondencji kilka dni temu, że będzie pan się wybierał właśnie w taką podróż. Tak, tak. Ja byłem wczoraj, przedwczoraj byłem w Kijowie i trudniej się poruszać. Niestety jestem w Kijowie. Akurat na prawym brzegu, tutaj koło biura, na magazynie szczególnie teraz, bo my mamy magazyny tutaj w centrum, można powiedzieć na Podolu, to co było strzelowano w nocy. Na razie tutaj obok wszystko całe, ale trochę dalej zburzone domy, nie? To do końca teraz nie wiem, czy to rakieta, nie. No i muszę tutaj być trochę, może więcej czasu spędzać w Kijowie, bo mamy przygotować miejsce dla ludzi, którzy się przechowują u nas w kościele, bo u nas tam zainstalowano taki ten dieselgenerator, żeby prąd można było dodatkowo, no ewentualnie jeżeli nie będzie prądu, żeby można było ten prąd mieć, nie? Także my tutaj instalacje te robimy, to ja sobie muszę robić takie skoki na magazyn, nie? Z tym, żeby coś podwozić. No i jeszcze raz chcę potwierdzić, że bardzo trudno się poruszać miastem, bo bardzo dużo takich punktów kontroli, nie? I na przykład dzisiaj, żeby dotrzeć na prawy brzeg, to zeszło mi no gdzieś 2,5 godziny do 3 godzin, nie? No nie wiem jak z powrotem, no na razie tak to wygląda. I jeszcze co ciekawe, to w Kijowie no słychać tylko wybuchy, a nie wiem czy mnie słychać. Słychać halo? Doskonale, my pana słyszymy, halo, my pana bardzo dobrze słyszymy. Bo tutaj słyszymy. Słaby internet. Ale no, my odbieramy dobrze, więc może pan swobodnie mówić, jak coś będzie nie tak, to powiem. Ostrzelują rakietami, ale pół godziny temu, może 20 minut temu, to nie wiem, słyszało się strzały mocne i często z karabinów maszynowych, może w ciągu 20 minut, a teraz się uspokoiło, nie wiem. Może to właśnie związane, że te grupy dywersantów drobne gdzieś może walczyli z kimś, nie? I u nas jutro też Kijów będzie całkiem zamknięty. Będzie no, ta godzina właśnie od 8 wieczór do 8 do 7 rano, ale przez jeden dzień, nie, bo będę prawdopodobnie robić różne akcje wojska ukraińskie z tym, żeby sprawdzać, kto jest w Kijowie i co, nie, ewentualnie te grupy dywersantów łapać. Tak ja sobie rozumiem, nie, bo inaczej nie znam innej przyczyny. No jakoś tak to wygląda, nie.
w ruchu. Ta godzina policyjna faktycznie może bardzo dużo ułatwić ukraińskim wojskom, tym bardziej, że faktycznie, jeżeli chodzi o tą skalę dywersantów, jest ona bardzo, bardzo duża. No i też takie informacje się pojawiły, że Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne, chociażby też w taki sposób, że przewiązują sobie opaski na białe opaski na ramieniach, aby ewentualnie mylić ich z cywilami ukraińskimi. To wszystko faktycznie są rzeczy no, niegodne żołnierza, więc ta godzina policyjna naprawdę może bardzo dużo zdziałać, ale proszę jeszcze powiedzieć, jak takie doświadczenie drogi pańskie, jak przecież pan Kijów bardzo dobrze zna. Nie wiem, czy przejeżdżał pan przez te dzielnice, które są już tak bardzo mocno zbombardowane. Jakie miał pan uczucia, jakie te obrazy, które tam się pojawiają, jakie one na panu wrażenie wywarły? Przejeżdżałem tylko na lewym brzegu, na prawym brzegu jeszcze tam nie dojechałem i jakoś nie śpieszy się, bo też czasu nie ma, nie? Przyjeżdżam tylko coś załatwić szybko i z powrotem, bo mówię, bardzo dużo czasu schodzi, a ja muszę zdążyć wyjechać z Kijowa przed 8, prawda? Bo inaczej nie dam rady dojechać tam do swojej wioski, nie? I no jakie wrażenia? No to takie jak... Trudno przekazać te uczucia, ale takie, nawet to nie jest strach, to jest takie zdziwienie z nierozumieniem do końca, bo był na przykład budynek, normalny stał budynek, teraz stoi bez okien, bez niczego, zburzony w części, nie wiem jak to określić, przyjeżdżam, może dlatego, że już za... Te 3 tygodnie trochę się przyzwyczailiśmy do tego wszystkiego, bo dużo tego widać, prawda, w mediach, na przykład tam w internecie i kiedy się już patrzy tak na żywo na ten dom, no to odbierasz, no o, zniszczony dom i jedziesz dalej, nie, no jakoś tak, no nie wiem, to nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś zatwardnięcie serca, nie o to chodzi, to coś takiego, że jakbyśmy weszli w inną przestrzeń, nie, w inny wymiar. Nie, i już jakby żyjemy w tym. No i na przykład próbujemy działać, bo na przykład obok mnie firma też, oni mają magazyny obok, to ja widzę, że oni pracują tak niby jak wojny nie ma. Samochody podjeżdżają, ładują towar, nie, i jakieś życie jest, nie? No jakoś ludzie się dostosowali, no przynajmniej z tych ludzi, które otaczają mnie, ja tak widzę, nie? Że i też tak, żyjemy, i też pewno jest jeszcze tak, że dokładnie Kijów cały czas się broni, żyje, ale pewno też inna jest sytuacja na przykład w Mariupolu. Wiemy, że władze ukraińskie odrzuciły no, taką haniebną propozycję, w sumie propozycję, której nie dało się nie odrzucić, dotyczącą tego, aby obrońcy Mariupola po prostu się poddali. Ukraińskie władze odrzuciły to ultimatum rosyjskie, ale faktycznie te obrazy, które docierają do nas tutaj z Mariupola, no łamią serce, bo to już głód na ulicach, brak dostępu do bieżącej wody, właśnie do żywności, brak prądu, elektryczności. Tak jest. Powiem, że przez znajomych myśmy się dowiadywali tam, no to znaczy nasi znajomi mają tam rodziny, nie? I moja żona tam, można powiedzieć, dobę, nie? Prawie płakała, bo to tak, to łzy lecą, bo kiedy już słyszysz o cierpieniu ludzi, o konkretnych ludzi, których nawet znasz jakoś, nie? Przez kogoś tam znasz i to bardzo boli, nie? I trudno, właśnie o Mariupolu bardzo, Mariupol, no bo aż trudno mi powiedzieć, nie? Bardzo trudno mówić, nie? Bardzo trudno mówić, bo to ja nawet nie mam takich słów, żeby określić tą sytuację, bo to emocjonalnie bardzo trudno przyjąć, nie? Bo to jest takie coś nadzwyczajnego dla mnie i ja nie miałem takiego doświadczenia, nie? Takiego ogromu i takiego no, tej zbrodni, nie? To coś nadprzyrodzone, nie? I dlatego, wiadomo, to jest taki tylko ból, nie? Taki mocny ból i tyle, nie? I trzeba mieć nadzieję, że winni poniosą konsekwencje i te wszystkie zbrodnie będą rozliczone. Panie Sergieju, ja nie będę już zabierała dużo czasu. Może tylko proszę na zakończenie powiedzieć. Wspomniał pan o tym, że musi pan teraz więcej czasu spędzać w Kijowie, tutaj w tych swoich magazynach, żeby też pomóc i organizować taką pomoc dla osób, które właśnie w Kijowie zostały odłączone od dostępu do prądu czy do bieżącej wody. To proszę powiedzieć, czego najbardziej potrzeba, jeżeli chodzi o Kijów. Wiemy, że
że cały czas z Polski te konwoje humanitarne jeżdżą. Wiemy przecież też nawet od nas ludzie z radia, między innymi Paweł Bobołowicz, z którym połączymy się tuż po godzinie 13:00. Udało mu się do Kijowa dotrzeć. Czego najbardziej potrzeba? Ja na przykład jeszcze nie zauważyłem, żeby było potrzeba żywności. Nie, o tym nie będę mówił, nie? Jeżeli chodzi o leki, też jakoś przeleciało to obok, nie? Też nie zauważyłem, ale to znam dokładnie, nie? I komunikuję z ludźmi tutaj, którzy są na wybrzeżu Kijowa, na tej zachodniej stronie i walczą. Im brakuje kamizelek kuloodpornych i kasków. To wiem dokładnie. No i właśnie ja spodziewam się, przyjedzie takie jakąś część, mam nadzieję, czekam na to i może to, no ja słyszę cały czas, jeszcze od innych słyszałem też kamizelki kuloodporne, ale tej klasy 4+, i hełmy, nie? Hełmy, kask, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, nie? Po ukraińsku kaski się mówi, nie? Kamizelki i hełmy, tak, to jest ten sprzęt, o który tak jest bardzo trudno cywilom, ale który można przekazywać do konkretnych fundacji i też przekazywać przy współpracy z Polską, ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej czy wojska. Faktycznie te kamizelki i sprzęt wojskowy to są te elementy, które słychać wszędzie, które pojawiają się, jak rozmawiamy z żołnierzami w Chersoniu, jak rozmawiamy z żołnierzami obrony terytorialnej w ukraińskich Karpatach. Panie Sergieju, ja życzę panu spokojnego powrotu do domu. Myślę, że spróbujemy połączyć się też jutro. Będą nowe opowieści. Mamy nadzieję, że będą dobre wiadomości o tym, że ukraińskie wojska cały czas zaczynają już wygrywać i odpierają atak Rosji. A tymczasem życzę panu mimo wszystko spokojnego dnia i proszę przekazać wielkie pozdrowienia dla Kijowa tutaj z Polski od słuchaczy Radia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.